stawiam na ekologię. Jak wiadomo, źródłem zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym jest przede wszystkim dym wydobywający się z domowych kominów. Problem ten jest szczególnie widoczny na terenach gęsto zabudowanych, a także w kotlinach i dolinach górskich. Smog, czyli mieszanina pyłów, gazów, dymów i mgły, no jest uwarunkowana z dwóch stron. Z jednej strony tą częścią klimatyczną i tutaj, jeżeli chodzi o kotlinę, to się tego nie pozbędziemy. Zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy urbanistycznie miasto zostało tak zabudowane, że te przewiewy, które były kiedyś od strony Zabobrza, zostały jak gdyby zamknięte przez osiedle wybudowane wieżowców. Natomiast z drugiej strony wiadomo, że w miarę możliwości ograniczamy możliwość spalania i pozyskiwania energii kopalnianej, ale z drugiej strony rośnie ilość samochodów. Prawie w każdej rodzinie jest jeden, dwa pojazdy, które no, są uruchamiane codziennie, przejeżdżają swoje kilometry i zostawiają w powietrzu to, czym musimy później oddychać. W sytuacji takiej, kiedy pojawia się mgła i zastój powietrza, tworzy się smog. A smog przez swoje właściwości, mówiąc najprościej, przede wszystkim wpływa na układ oddechowy i układ krążenia. Jaki wpływ smog ma na nasze zdrowie? O to zapytamy lekarza pulmonologa. Zaczynając od tych oddechowych rzeczy, nie, prawda, to tutaj przede wszystkim to, co nas, to jest czynniki drażniące, które powodują u pacjentów posiadających nadreaktywność oskrzeli, tak się dzieje u pacjentów z POHP, tak się dzieje u pacjentów z astmą i z innymi chorobami układu oddechowego, jak również z chorobami układu krążenia, dochodzi do obkurczania się oskrzeli, czyli jak gdyby ograniczamy możliwość nie tylko tego, że oddychamy złym powietrzem, to jeszcze ograniczamy przepływ tego powietrza przez drogi oddechowe, co powoduje niedotlenienie. Każde niedotlenienie skutkuje gorszą funkcją każdej komórki w naszym organizmie. Tutaj warto też zwrócić uwagę na fakt, że to nie tylko układ oddechowy, nie? Ale na przykład choroba wieńcowa jest również bardzo chorobą zależną od smogu i tutaj ona dynamicznie reaguje obkurczaniem się naczyń i niedotlenieniem mięśnia sercowego i sprzyja powstawaniu większej ilości zawałów mięśnia sercowego. Walkę o zdrowie mieszkańców naszego regionu wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez dofinansowanie modernizacji pododdziału nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie pacjenci poszkodowani przez smog korzystają z terapii tlenowej. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego, edycja trzecia, skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków z terenu województwa dolnośląskiego. Program głównie dedykowany jest dla wspólnot mieszkaniowych, bo tutaj był największy problem z uzyskaniem dofinansowania, bo dla domków jednorodzinnych został ogłoszony program Czyste Powietrze i tam wszyscy mieszkańcy, właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania. Nie było programu, w którym w mieszkaniach można by było wymieniać stare źródła ciepła. Dlatego ten program został stworzony po to, żeby umożliwić mieszkańcom zarówno wspólnot mieszkaniowych, jak i właściwie domów, w których jest powyżej dwóch mieszkań. Jego celem jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kopciuchów. Zasady naboru wniosków zapytamy Iwonę Chmielowską z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego został ogłoszony w maju 2020 roku. Jest to już trzecia edycja tego programu. Pierwszy nabór został ogłoszony w 2017 roku. Beneficjentami programu są właśnie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a beneficjentami końcowymi są mieszkańcy, czyli właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych. W ramach programu ograniczania niskiej emisji możemy wymienić stare źródło ciepła, tak zwanego kopciucha, na nowoczesne źródła i są to kotły gazowe klasy energetycznej minimum A. Może to być ogrzewanie elektryczne,
kotły na biomasę, kotły na paliwo stałe, z tym, że tutaj kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymogi dla ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Może to być podłączenie do sieci ciepłowniczej, może to być zastosowanie odnawialnego źródła energii, jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne, z tym, że w tym przypadku trzeba pamiętać, że te źródła muszą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby źródła nowego źródła ciepła. Wszystkie zadania, które zostały rozpoczęte i zakończone po 1 stycznia 2020 roku, kwalifikują się do naszego programu. Zadania mogą być zakończone, więc to jest najłatwiejsza forma, bo zadania są już zakończone, składamy dokumenty rozliczeniowe, faktury, protokół odbioru i to jest tak naprawdę najłatwiejsza forma uzyskania dofinansowania. Celem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego, edycja trzecia, jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10, na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej. My doskonale wiemy z takich badań podstawowych, że jeżeli wzrasta ilość tych drobnych cząsteczek w granicach 2,5 mikrometra, jeżeli ich wzrost jest większy niż o 5 mikrometrów na centymetr sześcienny, to mamy momentalnie taką sytuację, że wzrasta nam ilość hospitalizacji i zgonów. Nie? Jeżeli hospitalizacje bardziej są związane z tymi cząsteczkami większymi do 10 mikrometrów, i tutaj jak gdyby można przyjąć, że to jest procent, około 10% więcej hospitalizacji jest pacjentów z chorobami układu oddechowego, a jeżeli chodzi o te drobniejsze cząsteczki, one są większą przyczyną zgonów aż nawet do 7%, także jest to dużo. Walka ze smogiem podejmowana jest na wielu frontach. Ważne, że włączają się w nią mieszkańcy Dolnego Śląska, m.in. poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne. Jest duże zainteresowanie, gminy składają. No mogę powiedzieć, że w ramach tych trzech edycji zostało podpisanych umów na około 45 milionów złotych. Program ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego. Edycja trzecia kończy się 31 grudnia 2021 roku. No i termin zakończenia jest podyktowany tym, że w programie Czyste Powietrze będzie możliwość dofinansowania też domków wielorodzinnych i przewidziany jest w trzecim kwartale tego roku taki program pilotażowy uruchomiony będzie u nas. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym programie. Stawiamy na ekologię.